بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Drodzy bracia i siostry, pierwszą rzeczą, z którą powinniśmy się rozpoznać, jest znaczenie słowa islam. Słowo to nie pochodzi od imienia osoby, jak to jest w przypadku chrześcijaństwa, od Isy Jezusa, pokój z nim, buddyzmu, od Gotami Buddy, czy marksyzmu, Karola Marksa. Islam nie pochodzi też od nazwy plemiennej, jak w przypadku judaizmu, od plemienia Judy, czy hinduizmu, od hindusów. Islam jest prawdziwą religią Boga, po arabsku Allaha, a jego nazwa odzwierciedla główną zasadę tej religii, oznacza bowiem całkowite podporządkowanie się woli Boga. Słowo arabskie islam oznacza więc podporządkowanie się, poddanie się woli jedynego, a ten, kto poddaje się jego woli, nazywany jest muzułmaninem. Inne znaczenie słowa islam to pokój, który jest konsekwencją poddania się woli Boga. Islam nie jest więc nową religią, którą stworzył w VII wieku w Arabii prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lecz prawdziwą religią Boga w swej ostatecznej formie. Islam jest religią pochodzącą od Adama alaihi salam, pierwszego człowieka i zarazem pierwszego proroka Bożego, jak również religią wszystkich proroków pozostałych do ludzkości. Nazwa tej religii nie została więc stworzona, jak widać, przez ludzi, lecz przez samego Boga, który w ostatnim swoim objawieniu adresowanym do ludzkości wspomina właśnie o niej. Bóg mówi w Koranie: dzisiaj udoskonaliłem was, dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni moją dobrocią. Wybrałem dla was islam jako religię. A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę. Abraham nie był Żydem ani chrześcijaninem, lecz był szczerze wierzącym hanifem, całkowicie poddanym, i nie był on z liczby bałwochwalców. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy fragmentu, w którym Bóg zwraca się do jedynego z narodów, pomijając inny, kierując swoje przesłanie tylko i wyłącznie do ludu mojżeszowego lub chrystusowego. Co więcej, Jezus nie zwał się Chrystusem, gdyż słowo Chrystus pochodzi od greckiego słowa Christos, które oznacza namaszczony. Słowo to jest greckim tłumaczeniem z hebrajskiego i pochodzi od słowa Mesjasz, zaś imię Jezus jest łacińskim uproszczeniem hebrajskiego imienia Joshua. W celu uproszczenia będę jednak nazywał proroka Joshua, pokój z nim, Jezusem. Jak wszyscy prorocy przed nim, Jezus wzywał ludzi do podporządkowania się woli Boga, czyli przyjęcia islamu. Bóg przestrzegł ludzkość przed wielbieniem fałszywych bóstw, owoców ludzkiej wyobraźni. Według Nowego Testamentu Jezus nauczał modlitwy: niech będzie wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Oznacza to jednym słowem podporządkowanie się woli Najwyższego. Uniwersalność islamu. Skoro konsekwencje wierzeń w idoli są tak poważne, prawdziwa religia musi być zrozumiała i w zasięgu każdego człowieka, a nie ograniczona do danego ludu, epoki czy miejsca. Dla wierzącego, aby mógł on wstąpić do raju, nie mogą istnieć warunki takie jak chrzest lub wiara w człowieka stworzonego przez Boga w celu zbawienia świata itd.
W głównie zasadzie islamu znajdują się korzenie uniwersalności religii. Kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że Bóg jest jeden i że należy oddzielić Stworzyciela od Jego stworzenia. Kiedy decyduje się poddać Bogu, staje się muzułmaninem całym i duszą i ma szansę wejścia do raju. Tak też każdy w każdym momencie, w każdym miejscu na świecie może zostać muzułmaninem. Wyznawcą islamu musi tylko otworzyć swoje serce i odrzucić kult stworzenia. Uznanie jedynego Boga i podporządkowanie się Jego woli wymaga od nas dokonania wyboru pomiędzy dobrem a złem. Wybór taki pociąga za sobą odpowiedzialność. Człowiek będzie sądzony za swoje ówczesne decyzje. Musi więc zrobić wszystko, co w jego mocy, aby czynić dobro i unikać zła. Głównym dobrem jest wielbienie Boga jedynego, zaś złem jest wielbienie Jego stworzenia. Głównym dobrem jest wielbienie Boga jedynego, zaś złem jest wielbienie Jego stworzenia. Jest o tym mowa w Koranie. Zaprawdę ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i Sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga, i w dzień ostatni, i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana i nie odczują żadnego lęku i nie będą zasmuceni. Gdyby zachowywali Torę i Ewangelię i to, co im zostało zesłane od ich Pana, to z pewnością żywiliby się i z tego, co jest ponad nimi, i z tego, co jest pod ich stopami. Wśród nich są ludzie, którzy zachowują umiarkowanie, lecz wielu z nich jakże źle czyni. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.